Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na filmik, który już zapowiadałam. Postanowiłam pokazać Wam kilka kompozycji, jakie można ustawić na komodzie. Moja komoda to była taka komoda z typowej sklejki, którą pomalowałam na biało. Dodałam nowe uchwyty i nowe nóżki i mam zupełnie odświeżony mebel, ale nie będę Wam już o tym mówić, bo na pewno znacie ją z wielu moich filmików. I kompozycja numer jeden składa się z elementów, które są stałe, które nie zmieniają się, jeżeli chodzi o tą komodę. To jest oświetlenie boczne i to są lampeczki, które kupiłam w IKEA. Następnym elementem są rameczki z Leroy Merlin, które, tak jak mówiłam w poprzednim filmiku, można kupić za 9,90. Natomiast główne i podstawowe elementy tej kompozycji na komódce to jest lustrzana świeca, która jeszcze niestety nie została zapalona, i taki kryształowy świecznik. Dodatkowo umieściłam też kwiaty, które są sztuczne, i w takiej doniczce, która jest w takim kolorze bardzo pościelowym, nazwałabym to, szary z taką koronką. Wygląda to bardzo, bardzo sympatycznie. Jeszcze raz pokazuję Wam moją propozycję numer jeden. Propozycja numer dwa została tak naprawdę zmieniona tylko o ten główny element, a mianowicie taką klatkę z kwiatem, moim ulubionym zresztą bluszczem. Wygląda to tak, tak jak mówiłam, bardzo fajne zakończenie tej klatki, taki ptaszek. Ja na pewno będę zmieniać jej kolorystykę na białą, żebyście dowiedziały się, jak to wyjmuje się tą doniczkę. To właśnie ta konstrukcja polega na tym, że trzeba to teraz umiejętnie włożyć. O, właśnie tak. Całość wygląda tak. Propozycja numer 3 to ramki zostały zamienione na popiersia. Na tych popiersiach jest moja biżuteria. Bardzo lubię ten element, tym bardziej, że on jest naprawdę, jeżeli chodzi o cenę, mega przystępny. Takie jedno popiersie kosztuje około 20 zł. Dodałam też świeczki. Niestety tu właśnie w jednym brakuje mi talerzyka. Chyba moje dziecko gdzieś mi w tym momencie wyniosło. Tak wygląda to z daleka. Następna propozycja jest bardzo skromna i składa się tak naprawdę tylko z kwiatów plus oczywiście lampeczki, wazon, w którym teraz jest hortensja. Bardzo często wtedy, kiedy nie mam kwiatów, umieszczam w nim białą świeczkę. Po bokach kwiatuszki, tak jak mówiłam, niesamowicie plastyczne, niesamowite do robienia zdjęć, bo wyglądają przepięknie na zdjęciach, w osłonkach dobrze Wam znanych z IKEA, które bardzo duża część blogerek pokazuje w swoich filmikach. Jeszcze raz ta skromna propozycja. Jeszcze jedna propozycja, jaką mogę Wam pokazać, to właśnie takie połączenie popiersi, ramki plus ozdobne kwiaty. Mam wrażenie, że ta ramka mogłaby być bardziej taka ozdobna, nie taka estetyczna. Mogłaby być na przykład troszeczkę rzeźbiona. Ja w tym momencie nie mam takiej, więc pokazuję taką, jaką mam. Tradycyjnie elementy, które pokazywałam Wam już wcześniej. Ostatnia propozycja to miks właśnie tych rzeczy, które powiedziałam. Dlaczego Wam to pokazuję w tak różnych kombinacjach?
Wydaje mi się, że po prostu te rzeczy, które mam, są na tyle uniwersalne, że naprawdę w dowolny sposób można je łączyć i one wszystkie do siebie bardzo fajnie pasują. Mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzach, które zestawienie na komodzie Wam się najbardziej podoba i jakie elementy Wy chętnie widziałybyście w swoim mieszkaniu. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście liczę na kciuki do góry. Piszcie w komentarzach, co myślicie właśnie o takich filmikach, czy powinnam je umieszczać na swoim kanale, czy powinnam właściwie skupić się tylko i wyłącznie na ubraniach i kosmetykach. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Ja już teraz oczywiście zapraszam Was na moje kolejne filmiki. Do zobaczenia, kochani. Pa!